Już jest to zapowiadana wcześniej Królowa Śmiechu. Królowa Śmiechu, ale jak też wcześniej powiedziałem, Agnieszka, zanim została Królową Śmiechu, miała problem z depresją. Z tego, co, co Agnieszka mówiła, szukała sposobu na depresję własną i depresję córki. Opowiedz nam troszkę o tej swojej drodze do śmiechu. Dzień dobry Państwu. A przepraszam. <laughs> No Droga do śmiechu to jest od urodzenia praktycznie, ponieważ ja urodziłam się już ze śmiechem, nawet mi takie imię nadali, Agnieszka śmieszka. To nie mogłam być inna po prostu. A depresji mojej córka, moja córka dostała depresji w wieku 13 lat. I to już było no, w 2013 roku, tak? Więc to już jest kawałek czasu, ja zanim odnalazłam ten śmiech, Przeszłam przez różne farmakoterapie, jakieś akupunktury, różne rzeczy. Ja szukałam w różnych miejscach i trafiłam na jogę śmiechu podczas takich zajęć online, w czasie pandemii. Po prostu chciałam zobaczyć, co to jest, i bardzo mi się to spodobało, i postanowiłam kontynuować. I w międzyczasie już zaczęli odblokowywać zajęcia takie na żywo, więc wyciągałam trochę moją córkę i ona się tam odnalazła. Na początku tak z dystansem, ale potem już, już uczestniczyła bardzo mocno w tych zajęciach. Czyli tak naprawdę tobie pandemia pomogła? Tak, mi bardzo pomogła ta pandemia, tak naprawdę. A twojej córce? Wiesz co? No, tak teoretycznie nie do końca, bo akurat w czasie pandemii ona jeszcze się bardziej odizolowała. Mhm. I, I też na szczęście te moje śmiechy powodują to, że moje dzieci się szybko rozluźniają, ponieważ to jest taki sposób mhm. na rozładowanie emocji. Ja nigdy nie potrafię być poważna w domu. Więc u mnie jest dużo śmiechu, mamy też dużo zwierząt, mhm. więc ta radość jest obecna codziennie i próbuję właśnie tą radością zarażać innych. Ale żebym ja też dobrze zrozumiał. Powodem szukania, e, inaczej inspiracją do szukania sposobów była depresja twojej tak, córki, tak, prawda? I, I z tego, co mówisz, to nie do końca skończyło się sukcesem w przypadku córki, w prawda? W przypadku córki nie. Ona być może jest oporna. Może jeszcze nie znaleźliśmy tej terapii czy tego sposobu, żeby ją wyprowadzić właśnie. A ty, czy ty się czujesz osobą depresyjną? Przepraszam, takie pytanie. Już co? Już nie. Okej. Okay. <laughs> Już absolutnie nie, nie, Aha. nie, nie, nie. Ja miałam takie skłonności, wiadomo, życie się układa tak, jak się układa, Aha. Ale, ale teraz wiem, że to jest chwilowe, przechodzi, Aha. więc pozostaje cały czas raczej w radości, jeśli nie takiej zewnętrznej, to przynajmniej wewnętrznej. Zanim przejdziemy dalej, to powiedz mi, co królowa śmiechu robi, kiedy bolą ją plecy? Robi sobie takie rozciąganie ze śmiechem. I to pomaga? Tak, spróbuj. Czyli, co ja siedzę przy komputerze? Załóżmy, tak sobie coś tam robię. I jeszcze raz pokaż mi to. A, ok. A potem możesz w drugą stronę. Aha. Czyli, tak naprawdę siedzę przy komputerze, tak. bolą mnie barki. Zamiast biec do apteczki, rozluźniam barki. Dobrze. A kiedy nie potrafię się zaśmiać, to musisz ćwiczyć. Co, zro co zrobić, żeby nauczyć się śmiać? Możesz mi podać długopis? Mogę. Proszę bardzo. To znaczy nie będę go może wkładała do buzi, tylko pokażę, pokażę mniej więcej. Wykryto nie już. Nie zjem. Wykryto naukowo, że wystarczy podnieść, unieść kąciki ust i zaczynają się już wydzielać endorfiny, czyli hormony szczęścia. Mhm. I jesteśmy po prostu szczęśliwi, nawet jeśli udajemy ten uśmiech. I żeby ludziom, którzy są bardzo oporni na to, żeby się śmiać, Proponujemy właśnie wsadzić długopis między usta i tak żeby trzymają i te kąciki im się unoszą. Czy przy tej okazji się owal twarzy również wyrównuje? A myślę, że tak, bo to są ćwiczenia mięśni twarzy po prostu. Mamy 70 mięśni na twarzy. To jest główny mięsień śmiechowy taki, którego używamy. Czyli nie dość, że podczas tego opadają mi barki, przestaje ba tak w dół, to jeszcze twarz mi się wyrównuje. Znaczy do góry się podnosi. Do góry, okej. Okay. Czyli tak jak smotek. nie możesz się uśmiechać w dół, nie? A no właśnie, rzeczywiście. <laughs> I najlepsze jest to, że jak się uśmiechasz, to nie marszczysz czoła. Bo nie możesz się martwić i się śmiać jednocześnie. A ty ostatnio mi powiedziałaś, że jeżeli się z kimś śmiejemy, to się, to się czujemy bezpiecznie, prawda? Tak, 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 tak. Czy tak naprawdę, im więcej I... śmiechu w domu, tym lepsza atmosfera, tym większe poczucie bezpieczeństwa? Tak, i lepsze re relacje z ludźmi w ogóle. To teraz mi powiedz, dlaczego ludzie chodzą pomarszczeni? Mi też się takie coś zrobiło, sobie. Ja mogę wiedzieć, dlaczego oni chodzą pomarszczeni, Cefan. To ja powiem takie moje no. przypuszczenia. Tak? Mi się wydaje coś takiego, że jak my się rodzimy, się śmiejemy, tak? się śmiejemy ze wszystkiego, płaczemy z czego się tylko da, mamy emocje. A później mówią do nas per pan, pani Agnieszko, pani Stefanie, i my często staramy się grać tę rolę, że już nie jesteśmy, zachowujemy się tak, jakbyśmy nigdy nie byli dziećmi. Jesteśmy bardzo poważni. Co o tym sądzisz? Czy ta mówienie per pan jest dobrym pomysłem? Czy? Nie jest dobrym pomysłem, absolutnie. Właśnie tracimy to dziecko wewnętrzne, które potem odzyskujemy jak się razem śmiejemy. Najlepiej właśnie w grupowych zajęciach jak i śmiechu. To jest wtedy no, najlepszy sposób, jaki może być. Po prostu oddajemy się zabawie, przyjemnościom, tańcowi. No takich, wiesz, spontaniczności. Ja myślę, że nasi słuchający troszkę są w tej chwili skonfundowani, bo my mówimy o śmiechu bardzo poważnie tak mm -hmm. naprawdę, ale śmiech, jak słyszycie, jest całkiem poważną formą terapii. Tak. Bo myśmy zaczęli od tego, że jeżeli jutro, po dłuższej dzisiejszej nocy, zajdziecie, zajdziecie do pracy i gdzieś koło południa zaczną boleć plecy, pokaż nam to jeszcze raz. Ja chcę muszę tego nauczyć. A jeżeli je obok stoi szef i jest na mnie do śmiechu, no to razem z szefem trzeba spróbować. wiesz? Bardzo dużo teraz jest zajęć jogi śmiechu w firmach. Mhm. Po prostu zapraszają na zajęcia takie grupowe, bo lepiej to działa niż jakieś szkolenia nudne. A nie można jako integracja. A nie można pęknąć ze śmiechu? No pewnie można. Ktoś tam kiedyś pękł, ale nie wiem, czy to jest prawda tak do końca, ponieważ z samego śmiechu nie pękniesz, tylko możesz się udusić. Czy śmiech można przedawkować? No po jakimś czasie na pewno. Po jakim? Nie wiem, 40 godzin śmiechu. Nie wiem, tak wróciłam, bo słuchaj, nie. Na przykład po moich szkoleniach w śmiechu to były dwa dni, tam po paręnaście godzin ćwiczyliśmy, śmieliśmy się, to ja dochodziłam do siebie tydzień po prostu fizycznie, ponieważ to nie jest tylko sam śmiech, to są też ćwiczenia takie kardio, -aerobowe, aerobowe można powiedzieć i używasz wtedy, śmiejąc się, aktywujesz wszystkie mięśnie całego ciała i nie czujesz tego, bo jesteś znieczulony tą endorfiną. Ale A się potem nagle wiesz. Agnieszkę, bo w takim razie no. osoby, w kobiety w ciąży i osoby po operacjach raczej powinny. Nie, raczej powinny unikać. Znaczy Kobiety w ciąży przed samym porodem, wiesz, to chyba, że chcą szybciej wywołać poród. To, to, A to jak wtedy? ma się śmiać kobieta w ciąży? E, może się uśmiechać. <laughs> Albo <państwo>? tak delikatnie. <laughs> Żeby nie aktywować przepony, ale to jest bardzo trudne. Ale czy to oznacza, że śmiechem można codzienną porcję ćwiczeń yy, zastąpić w śmiechem? Fizycznych? Tak. tak. 10 minut śmiechu to jest takie minimum codzienne, żeby. No to poczekaj. Nie no trzeba chodzić na siłownię. 18 minut jeszcze, to do tego co chwilę dojdziemy. <laughs> czyli zamiast chodzić na siłownię, zamiast wychodzić z domu, marznąć, ryzykować, codziennie tak. się śmiejemy. Dobra, czyli ludzie wiemy, że to, to nam opada? Co jeszcze się dzieje podczas śmiechu? No aktywujemy tutaj przeponek, główny mięśnie oddechowe. Przepona masuje nam wszystkie organy wewnętrzne. Czyli zaparcia, nie zaparcia, wszystko. bóle tutaj, co tam na wątrobie leży, wszystko wszystkie ginie? Wszystkie komóreczki ładnie tutaj się wiesz, dotleniają, bo tlen y, prawidłowo wszystko przechodzi przez człowieka, czyli śmiejemy się, wdychamy i wydechamy y, no dużą ilość tego dwutlenku węgla, tak? bo to jest najgłębszy wydech. Jednocześnie poruszamy całym ciałem, tak? Czyli tak naprawdę, jeżeli się śmielimy tak, że boki zrywamy, Dokładnie. to tak naprawdę robimy sobie tę dzienną porcję ćwiczeń. Ja nie wiem, czy w tej chwili osoby, które prowadzą kluby fitness, będą z nas zadowoleni. Może niekoniecznie. Może Bo, nie. bo chcemy, wszyscy, chcemy sprawić, żeby ludzie się śmiali, dzięki temu będą czuć się bezpieczniej będzie więcej pokoju na świecie, prawda? Tak, dokładnie. Będziemy mieli więcej energii. I będziemy no, zdrowsi to raz, a dwa, będziemy sympatyczniejsi po prostu dla wszystkich. Znaczy, ja od kiedy bo... Ciebie znam czy to by nie potrafię się śmiać, tak, tak naprawdę. <laughs> Agnieszka, a, a ty jesteś też fanką olejków, bo tu prowadzisz tę grupę tak. um, śmiech i olejki. Śmiechi olejki. Tak, tak, tak. Są moje olejki do śmiechu. Są na tutaj bebitowe olejki, oczywiście, ja od tego zaczynałam. Dawaj. Joy, to jest radość. Mhm. I'm happy, czyli jestem szczęśliwa. I'm happy with Babid. Sam to wymyśliłeś ostatnio przecież, tak? <grafy> <grafy> ja miałem być tylko tłem. <grafy> <grafy> Ale to jest bardzo dobre hasło. To mm. jest bardzo dobre hasło. To może Ale... warto to zamisać, tak Także I'm happy with Babit, tak? To mm -hmm. nikt niech, niech to zostanie, jestem szczęśliwy z Bewid. Oczywiście mamy następny gentle smile, mm -hmm. czyli taki łagodny uśmiech. Mm -hmm. Oczywiście. Jest wiele innych olejków, które nie mają w nazwie radości czy, czy uśmiechu, ale ja ich używam, bo jest to na przykład Magic, czyli można się poczuć magicznie, rzeczywiście. A w ogóle używanie olejków pobudza u mnie radość. Po prostu ja jak tylko odkręcam buteleczkę, to już mam uśmiech. Ty kilka razy mi mówiłaś o tym olejku Inaj Child. tak? Tak, Wewnętrzne dziecko. Wewnętrzne dziecko. Tak. Ja nie przypadkiem zapytałem Ciebie wcześniej o to, że kiedy mówimy do kogoś per pan, pani, to mhm. ten ktoś staje się od razu poważny i tak się jakby dostosowuje do majestatu. I niedawno czytałem sobie w jakiejś książce, że babcia mówiła o tym, że wszyscy mówią do niej per babciu, per pani i zapominają, jak ma na imię. A ona. Jest babcią, ale tak samo jest dzieckiem. Chce się śmiać, chce się, chce się wygłupiać, chce pamiętać o swoich lalkach, swoich zabawkach. Co zrobić, żeby ci dojrzali ludzie zaczęli się śmiać razem z nami tak naprawdę? No właśnie, niech ci ludzie przychodzą na zajęciach i śmiechu, ewentualnie nich nie oglądają na TikToku. A gdzie cię można znaleźć? No, królowa śmiechu, tak? Na TikToku jestem. Tam nagrywam śmiechy na życzenie, czasami y, jakieś ćwiczenia pokazuję z jakichś śmiechu. I przede wszystkim promuję po prostu zarażanie śmiechem, jako pod, pogotowie śmiechowe. Ktoś, kto potrzebuje trochę radości, po prostu do mnie pisze, a ja Jeszcze mam śmiech raz. Zraźliwy. Sekundeczka Agnieszka. Pogotowie śmiechowe, tak? tak? Czyli jeżeli ja jestem zdołowany, szukam Agnieszka od to. Pogotowie śmiechowe. Tak. No to Agnieszka od to dün. Dyń, dyń, dyń. Pomóż mi uśmiechnąć się. Co zrobić wtedy? Cześć, Stefan. <laughs> dzisiaj może nie mam tego śmiechu swojego, ale może następnym razem ewentualnie poprzedni śmiechy możecie zobaczyć. I za tym na polega tym polega między, między innymi twoja praca, tak? Tak, tak. Czy tak, ty tak. w ten sposób sprawia, że świat staje się bezpieczniejszy, tak. przyjemniejszy. Od razu wszędzie jest uśmiech. A jak wygląda twoja torebka? Yy, nie powiem ci. To wysyp. <laughs> nie, nie wysypię, ale wiem, że chcesz zapytać o lajki. tak. Nie, to jest, chcę się dowiedzieć, chcę dowiedzieć, co tam masz tarab, w tej torebce. Tak? Ono mam przede wszystkim zeszyt ze śmiechem, bo zapisuję sobie intencje ludzi, którzy chcą śmiechy, a z drugiej strony zapisuję sobie słuchary, które opowiadam. Poczekaj, co to znaczy intencję śmiechu? To znaczy, że ktoś prosi y, o śmiech dla kogoś, no dedykację, załóżmy tak, to można prosić i nazwać. Mm -hmm. Że y, Marek prosi na przykład o śmiech dla Karola, bo Karol jest smutny. Albo na przykład Karolina ma dzisiaj urodziny i żeby jej dobrze tak. dzień minął, to dzwonię do Agnieszki, i Agnieszka bardzo proszę o przesłanie koncert życzeń, tak? Śmiech. Tak, życzeń. to jakby śmiech na życzenie właśnie koncert życzeń i czasami te dedykacje są bardzo takie rozczarowane. Rozczulające dla mnie, wiesz, bo ludzie proszą o różne rzeczy. Na przykład ktoś tam chciał e, śmiech za zbudowanie nowej altanki, za obfite zbiory truskawek. Naprawdę mogłabym napisać na ten temat książkę. Ale to jest już po tym, jak był zbudowany, czy przed? No po ja chyba nie zdążyłam tej, tego śmiechu zrobić, ponieważ bardzo dużo jest tych śmiechów. E, I ja no, po prostu codziennie mogę się śmiać tak 10 razy. No teraz to już troszeczkę mniej. Ale dziesięć śmiechów to jest bardzo dużo i potem już mnie bolą mięśnie, przepona, tak? Mocno pracuję i ja już wtedy potem nie mam siły się śmiać. Ile jest takich królowych, takich jak, znaczy przepraszam, taka jak ty jesteś, jesteś, jesteś jedna. Jest tylko jedna, tak. Jasne, ale księżniczek ile? Przecież no księżniczek jest sporo, tylko że one jeszcze na razie nie ujawniają się tak mocno, ale mam nadzieję, że, że moja działalność się zachęci, bo coraz więcej właśnie moich znajomych Otwiera właśnie konta na TikToku. Ja mam nadzieję, że za chwilę wszyscy Bevid się zaczną śmiać, bo ja się, my się już troszkę znamy, tak? Nie tak, będziemy tak, tego tak, ukrywać. Tak. Tak? I też wiesz o tym, że mi się ten śmiech troszkę zagubił. Ja się zawsze cieszę, jak do ciebie dzwonię, czy. No, ja Ciebie nie proszę o śmiech taki. Natomiast ilekroć z Tobą rozmawiam, zawsze ten śmiech mi się od razu, od razu pojawia. To może też powinno być tak, że wszystkie osoby skupione wokół BeWit też powinny się uśmiechać, że chcę się uśmiechnąć, zadzwonię do kogoś z BEWIT, prawda? Tak, tak, albo po prostu podaruję mu śmiech, bo na przykład ktoś jest smutny. Zamiast piosenki, nie? Tak, albo, no. A piosenka jest taka, że posłuchamy sobie nic, a śmiech przynajmniej ta przepona nam popracuje, bo barki nam się obniżą. Tak, tak, tak. tak. Dobrze, Agnieszka, to teraz ty masz jakieś olejki przy sobie, czy nie masz? Nie, nie mam. Dlaczego? Na nie wzięłam. No bo w końcu. A dobra, bo, bo ja chciałbym, żebyś teraz nam pokazała, w jaki sposób postępować, jeżeli chce się uśmiechnąć dzisiaj, a ja też chyba... Przepraszam, twój szczęśliwy dzień. Przepraszam, Dziękuję bardzo. przepraszam bardzo. Jestem przygotowany. Proszę pani, czy może no, być... Jestem nie, czy może być lawenda? Bardzo dobra lawenda jest na początek, bardzo dobra. Mi chodzi o to, żeby pokazać procedurę, bo ja jestem pewny, że w wielu domach nie ma tego uśmiechu. Naprawdę I, i też ja przypuszczam, że te mięśnie twarzy, one są często tak pościskane, że uśmiech ma problemy, żeby się pojawić. My staramy się często ten uśmiech taki z katalogu, a jak zrobić, żeby ten uśmiech po kolei nam się pojawił, żeby twarz zaczęła pracować? No trzeba ćwiczyć, no to, Pokaż nam to. dla opornych właśnie. Śmiech, śmiech dla opornych, krok po kroku. No ja to tak nie jestem dobrą osobą do pokazania na śmiechu dla opornych, ale spróbuj, <głos> <głos> będę udawać. No więc wąchamy olej. Naród patrzy, Agnieszka, wczuj się. Wystarczy powąchać, spróbuj Stefan. I od razu, tak? A ty ostatnio mi coś pokazywałeś jeszcze, że to, że mam tutaj sobie... Tak, można, znaczy najpierw na, z, z buteleczki, potem możemy w dłoń, mm -hmm. tak, kropeleczkę. Mm -hmm. Tak, tak, i Robimy co? tak zwany kominek, tak. No i? I wdychamy. Ach, co? Dobra, jest. No dobra, ale śmieszko nie mam. Nie masz, no to musisz ćwiczyć, posłuchaj. Dla opornych właśnie to jest tak, dopóki się nie pojawi śmiech, no to ćwiczymy, bo po prostu wyrabiamy sobie nowy nawyk, tak? Czyli w tej łódce ma być śmiech, tak? Tak. Dobra, czyli ja wolę. Bo... śmiech. To dawaj, jedziemy. Albo ewentualnie możemy powolutku zacząć się śmiać, po prostu takim delikatnym śmieszkiem. Mhm. No widzisz już od razu. Mhm. Znaczy mnie by przekonywało, wiesz, sama, s, sam fakt, że jeżeli ja pracuję przy, pracuję przy komputerze mhm. i bolą mnie barki, ja mogę w ten sposób sobie to, to wszystko sobie rozluźnić. Jeżeli jest tak, że... A lędźwia też mogę? No możesz spróbować Jak? lędźwia. Jak? No le, będziesz sobie tutaj tam... A to też się na bokcie, takie. Ha, 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 sobie, tak, wiesz, tutaj możesz sobie robić takie... Y Stopniowo właśnie albo ha ha, ho, ho na przykład w, jedną, w prawą stronę masz ha, ha, tu masz ho, ho. Okay. Nastoją co najlepiej tak, nie? Tak, tak, i bioderkami sobie ruszasz. Po prostu chodzi o to, żeby zapoznać się ze swoim ciałem i w każdym miejsce ciała, które ci poli albo masz jakiś tam problem, po prostu śmiech wysyłasz. Mhm. Albo ho, ho, ha, ha, możesz niemy śmiech do tam wysyłać tam po prostu, gdzie, gdzie cokolwiek masz spiętego. Ja tak, tak dlatego tak dopytuję, dlatego, że. Wiele osób się może obawiać reakcji innych, no bo u nas, jeżeli ktoś się śmieje, śmieje się do rozpuku, to jest traktowany nad wyraz mało poważnie. <laughs> więc ja co tak, ty nie powiesz? <laughs> naprawdę? Do, mówisz to do osoby, która chodzi i śmieje się w, miejsc, w miejscach publicznych. Tak? E, tak, ale to już jest majestat w sprawie, że na ciebie się patrzy jak zupełnie inaczej. tak? No, no nie zawsze. E, natomiast na co dzień jednak, kiedy ludzie zaczynają się boją troszkę, wchodzą w nowe środowisko, jak się zacząć śmiać, więc od czego zacząć? No właśnie zacząć? od takiej y, y, grupy jakichś śmiechów, żeby było bezpiecznie. Mhm. Może to być nawet grupa znajomych, możecie po prostu popróbować się pośmiać w grupie. Mhm. Możecie sobie opowiadać dowcipy, bo to były pierwsze jakby. Zajęcia z Jogi Śmiechu, zanim oni jeszcze wymyślili tą Jogę Śmiechu. No, oni sobie po prostu opowiadali grupowie, grupowe dowcipy, aż się dowcipy wszystkie wyczerpały i zaczęli robić. Ćwiczenia. Ja to bym robił tak. Przepraszam, że tak, taki byłby dobry hmm. pomysł. Bo ja teraz sobie wyobrażam y, Open Space w korporacji, gdzieś tam, hmm. tak? Siedzi mnóstwo ludzi, jest koniec miesiąca, wszyscy mają targety i mają zobowiązania. Muszą coś szybko zrobić. Bolą ich plecy. No to, jak zacznę przy swoim boksie, to będzie tak niepoważnie. Może pójdę do łazienki sobie i zacznę się. Możesz do łazienki, możesz pójść z kimś do łazienki i razem sobie poruszacie, ewentualnie możesz zorganizować jakąś grupkę gdzieś tam, w, nie wiem, czy w jadalni, mhm. czy w jakimś pokoju wypoczynkowym i, i tam po prostu się pośmiejecie. Albo pooglądacie jakieś materiały z YouTube'a, bo bardzo dużo tych materiałów z jakichś śmiechu, z ćwiczeniami są na YouTube. A powiedz mi, ja wrócę do, do depresji jeszcze, mhm. wiesz, dlatego, że ten temat mnie szczególnie interesuje. Czy rzeczywiście śmiech pomaga na depresję, czy maskuje depresję? Nie, nie maskuję. No, chyba, że ktoś ma już taką zamaskowaną śmiechem, bo je są takie. Ale chodzi o to, że wtedy wychodzisz tak na tą jogę śmiechu do ludzi, nauczysz A się. A jeżeli jestem w takiej depresji, tym, że nigdzie nie mogę wyjść? Wiesz co? No to można spróbować oglądać komedię, jeśli to cię będzie śmieszyło. Mm -hmm. Próbować, bo w ogóle śmiechem zaczął zajmować się dziennikarz amerykański, Norman. Yy, yy, jakąś, jakiś tam. Jakiś tam. I teraz wypadło mi z głowy, a w każdym bądź razie on bardzo mocno miał chorobę zwrotnieniową stawów i nie dawali mu szans, szansy na wyleczenie, a on się nie poddawał. I czytał oczywiście o badaniach, że śmiech jest dobry na, na wszystko, i zaczął sobie oglądać w tym szpitalu różne komedie, no wszystko co było śmieszne, kabarety, tak? I zobaczył, że po 10, minutach, 10 godzinach od oglądania tych, tych śmiechów, on potrafił przeżyć dwie godziny bez bólu. Znaczy ja jestem w stanie to sobie wyobrazić, mm -hmm. bo ja to się troszkę fizjologią zajmuję ja sobie wyobrażę, że jakby ten brzuch zaczyna nam się, na, 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 nam się trząść mm -hmm. i teraz e, wszystkie narządy wewnętrzne zaczynają nam pracować Przeponad na, 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 wszystko, na wszystko oddziałuje. Nerw błędny mamy pobudzany również. Jak układ współczulny odpowiedzialny Właśnie. za relaks. Tak, tak. Czyli y, ta cała agresja z nas schodzi mm -hmm. i nagle tak ale to jest też fantastyczne, bo kiedy ja się spotykam i na uczę oddechu, taki ludzie nie mogą brzucha rozluźnić, czyli śmieje się, prawda? Tak, tak, tak. Znaczy śmiech i po prostu, żeby zwracali uwagę, że wde wdech jest do brzucha, a wydech. A się, a wydech tyłaś tutaj? E, e, e. No, dobra, dobra. No. no. dobra? Wdech i co? Dobra. O. I teraz się, się, się śmiejemy, tak? <laughs> no właśnie. Jak ktoś jest oporne, to po prostu mówimy: ho, ho. Ho, ho, ha, ha, ha. I wtedy masz cały czas pracę, proszę Pana. To jest w ogóle fantastyczna metoda dla wszystkich masażystów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, bo jeżeli przychodzi człowiek na jakąś tam formę terapii, ta terapia się odbywa na stole, czy wszystko jedno w ramach ćwiczeń, i zawsze jest problem, jak ten, jak, co zrobić, żeby te efekty były trwałe? Po prostu się śmiać. Tak. Czy jakiś podręcznik jest do tego napisany? Wiesz co, jest taki podręcznik napisany przez Jakuba Bączka, taki malutki o Jodze Śmiechu. To jest ten Jakub, co, Jakub Bączek, co po świecie od... podróżyje, pisze książki, tenże sam? To jest trener mentalny. Okej. Okay. I tam jest w skrócie, i jest jeszcze parę książek Jogina Śmiechu który sprowadził Jogę śmiechu do Polski, Piotr Bielski, Jogin śmiechu. Mhm. Można sobie to odnaleźć w internetach. Są trzy książki. Jego pierwsza, właśnie o historii podróży do Indii, tam znalazł ten jego śmiechu. I poszedł na kurs, bo nie wiedział, co miał tam robić ze sobą, i znalazł właśnie kurs Jogi śmiechu. I potem przywiózł ją do Polski i zaczął wiesz propagować. Yy, I no to już teraz tych Joginów śmiechu mamy sporo. Tylko oni działają jakby lokalnie. Bo jest to. No, trudno pokazywać te ćwiczenia na TikToku, bo, bo nikt nie będzie tego oglądał, dlatego ja się śmieję po prostu. Agnieszka, za chwilę powtórzysz jeszcze raz, żeby ciebie znaleźć, to jest królowa śmiechu? Tak, królowa śmiechu jestem na TikToku. Bo TikTok. ja, Agnieszka, im dłużej ciebie słucham, tym bardziej jestem przekonana, że jest to wspaniały sposób na terapię wspierającą na wszystko, tak naprawdę. Na wszystko, Cokolwiek tak. robimy, czy idziemy do fitoterapeuty, czy idziemy do, do, do masażysty, dokolwiek idziemy, proszę się śmiać. Bo co robić jutro? Proszę się zacząć uśmiechać. Również, przepraszam cię najmocniej, jeszcze jest jedna rzecz. Bardzo często jest tak, że w domu są kiepskie emocje, relacje, prawda? Mm -hmm. I czasami, tak jak u mnie jeszcze było, że ktoś leży sobie na stole i mówi, a u pana się rozbudzi, a w domu jest ta czy tamta, nie? I to używa epitetu. Zacznijcie się do siebie śmiać, prawda? Wystarczy. Aha. Dodatkowo jeszcze powiem, że pomaga w koncentracji śmiech i pobudza bardzo wyobraźnię, czyli i kreatywność. I ja A na ten twój przykład... uśmiech teraz coś oznacza, czy nic nie oznacza? Nie, ja po prostu <laughs> tak mam. Ja właśnie zaczęłam się śmiać na początku dla maturzystów. To był taki śmiech dla rozluźnienia, ponieważ minuta śmiechu to jest 45 minut rozluźnienia, czyli jesteś zestresowany, zaśmiej się minutę. Idziesz na jakieś spotkanie czy właśnie na jakiś egzamin. A to ja się, się, się śmieję. Minutę do... z... <laughs> <laughs> tak mocno, głęboko. Aha. Tak jak ja się śmieję na TikToku, minutę. Aha. A nie inaczej. To musi być głęboki śmiech właśnie z przepony, bo główna idea jakiegoś śmiechu polega na tym, że ten śmiech nie jest krótki, taki jak śmiech z jakiegoś żartu, tylko wydłużony. Taki aż do bólu. Tak mhm. naprawdę. Bo minutę się śmiać to jest dosyć trudno. A i dlatego te wszystkie mięśni wtedy się. Tak. Jasne. A karty masz po co? A karty tu są takie, właśnie znalazłam, to jest świat się uśmiecha, i tutaj są właśnie sfotografowane A, uśmiechy. Do, do kamery pokażmy jakaś te karty gdzieś. A, to, to tam widać. są śmiechy tutaj do tej kamery. Mhm. To są śmiechy z całego świata, które sfotografował e, fotograf. I do tego są e, karty z cytatami. Możesz sobie wyciągnąć jedną na przykład. Jedna. Proszę. O, akurat z tego. I możesz przeczytać na głos, bo ja bardzo lubię takie cytaty. Uśmiech wędruje daleko. Prawda? No tak, wędruje z teraz ostrady, Ostrawy, zawędruje daleko. Bardzo dziękuję ci, Agnieszka. Powoli będziemy kończyli. Ja nie wiem, co powiedzieć. Mogę tylko się zaśmiać. Tak, oczywiście, koniecznie. Zmiana, jaka się dziś u mnie dokona po tej rozmowie, będzie taka, że będę miał więcej refleksji a propos śmiechu. Przestanę śmiech traktować jako coś, no, co je po prostu jest, a zacząć traktować śmiech jako tak naprawdę fantastyczną terapię, jak uzupełnienie każdej jednej terapii, jako fantastyczny sposób na budowanie relacji. Tak, i najlepsze jest to, że śmiech jest za darmo. i Jest uniwersalnym językiem. I z wyjątkiem tych wspomnianych kobiet w ciąży, chociaż pewnie przypuszczam, że ta ciąża jest też wynikiem jakiejś radości wcześniejszej i ludzie po operacji, każdy może się śmiać, bo nie da się tego, tego przedawkować. Nie da się przedawkować, a zawsze można po prostu zmniejszyć dawkę do, no nie wiem, 15 sekund, tak? Bo nie trzeba się śmiać minutę. Szanowni Państwo, śmiejmy się. Śmiejmy, śmiejmy się, 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 śmiejmy zdrowie. się, Ile tylko wlezie. Agnieszka, serdecznie ci dziękuję. Dziękuję ci bardzo.